Wiem, że zorganizowaliście się, żeby przywieźć ten, no, kiedyś pański samochód, słynne Seicento, a tak naprawdę dzisiaj pomnik arogancji władzy. I nawet nie chodzi o te zniszczenia, ale chcieliśmy przywieźć tutaj do żywca odzyskany przez pana Sebastiana samochód po sławetnym wypadku pani premier Szydło. Wypadki się zdarzają, ale nie powinna się zdarzać i to w takiej skali arogancja władzy wobec obywateli. Ja między innymi jestem dzisiaj także w żywcu po to, tak jak rano byłem w Radzionkowie, jutro będę w Jaworznie, w każdym miejscu w Polsce, także po to, żeby ludzie więcej nie musieli bać się władzy. W ostatnich tygodniach mieliśmy do czynienia z niezwykłymi, wręcz dramatycznymi objawami arogancji, brutalności władzy czy jej instytucji, takich jak służby, niektórzy parlamentarzyści, czy tak zwana telewizja publiczna, czyli pisowskie media rządowe. Mam nadzieję, że ta sprawa, która przez 6 lat była tylko i wyłącznie sprawą, która w całości zajmowała moje życie, jak i prywatne, jak i zawodowe. Mam nadzieję, że też ten symbol, który stoi za nami, uzmysłowi ludziom, co tak naprawdę ta władza zrobiła przez te wszystkie lata z ludźmi i co ta władza zrobiła z tym krajem. I mam nadzieję, że nigdy więcej taka sytuacja już się nie powtórzy. Ten nadmiar agresji, z jakim mamy do czynienia, no między innymi tego typu sytuacja jak ta przed chwilą, że ludzie na siebie krzyczą zamiast ze sobą rozmawiać, on wynika z tego najgorszego z możliwych przykładów z góry. Znaczy tego młodego człowieka władza, służby, rządząca partia polityczna usiewały zaszczuć i no niemalże odniosły skutek, ale nie został sam i to jest dla mnie bardzo ważne. Wiedział, że będzie miał wsparcie i to nie chodziło o wsparcie moje czy osób zorganizowanych w jakąś partię polityczną, tylko bardzo szerokim echem społecznym odbiła się ta dramatyczna sytuacja. Samotny młody człowiek kontra aparat władzy. No, można powiedzieć, że szczęśliwie się skończyło. Jest tutaj z nami i będzie chciał na pewno wspólnie z nami też walczyć o to, żeby już nigdy w Polsce władza nie atakowała bezkarnie ludzi, no wydawałoby się bezbronnych. Także bardzo dziękuję też za ten dzisiejszy symboliczny wysiłek. Będziemy pokazywali ten pomnik arogancji i buty pisowskiej władzy.